dobre granie. Obiecaliśmy, że zespół LOT pojawi się u nas w studiu przed ich koncertem w Studiu M. Słowa oczywiście dotrzymamy. Są z nami Maciej Sołtys, wokalista, i Stanisław Bitka, gitarzysta. Dobry wieczór, cześć. Serwus. Cześć, cześć. Pytanie do was na początek o pewną naturę muzyki LOTA, bo ja wiem, Maciek, że ty jesteś wręcz takim lekkim pedantem, że miałeś zajawkę analogową. Ta płyta powstawała Between Terminal Guts kilka lat, nagrywana chyba w trzech albo czterech studiach, w tym jedno to było studio londyńskie. Czy jeżeli chodzi o koncerty, występy na żywo, też jesteś pedantyczny, jeżeli chodzi na przykład o wzmacniacze, trudne słowo, no, pewne barwy brzmieniowe, które chcesz uzyskać, czy zdajesz się na swoich muzyków, na swój skład? Ja w ogóle nie jestem, jeśli chodzi o koncerty, pedantyczny zupełnie i zdaję się w zupełności na nasz tutaj taki skład osobowy. Nie robię tego ze względu na to, że koncerty mają zupełnie inne przełożenie energetyczne na ludzi. I im więcej jest tam niedopowiedzianych tematów dźwiękowych i brudu takiego scenicznego, tym według mojego uznania ta estetyka koncertowa jest lepsza. Ale też, co bardzo ciekawe, to wasza płyta powstawała konkretnie 3 lata, no i to się współcześnie często jakoś za bardzo nie zdarza, no bo wiadomo, że artyści wpadają do studia, wytwórnia każe im szybko stworzyć krążek, wydać, zarobić, no i do gabloty powtórz, cytując Killera. No w waszym przypadku wyglądało to całkiem inaczej, bo właśnie dlaczego? Zależało wam na tym organicznym, takim wyłącznie żywym brzmieniu, dlatego to tak długo powstawało? Znaczy, nie ma tutaj jakiejś tajemnicy, po prostu mieliśmy część pieniędzy, które okazało się można zdobyć grając na przykład festiwale, gdzie można wygrać jakąś część funduszy. No i chyba dużo jest zespołów, które no, ciułają po prostu. Myśmy ciułali przez 3 lata, ale z taką myślą, że nie oddamy w ręce słuchaczy czegoś, co nie będzie przynajmniej zbliżone do zamysłu pierwotnego. Oczywiście nigdy nie można mieć pewności, co się wymyśli 3 lata wcześniej, czy faktycznie dojdzie się do tego finału z takim samym skutkiem, jaki się zaplanowało, bo po drodze zdarzają się różne rzeczy, też życiowe, ale myślę, że w 80-90% udało się osiągnąć ten efekt, który gdzieś miał być. Stanisław, ty byłeś, czy jesteś aktywnym w różnych też innych składach, grałeś w Bongostanie, czasami współpracujesz z Marysią Lewandowską, Marcinem Karelem, natomiast domyślam się, że kiedy usłyszałeś tę surowiznę, gitarowy brud, który proponuje LOT, no to jako miłośnik sceny Seattle chyba natychmiast doceniłeś to i chciałeś dołączyć do tego zespołu. To znaczy, wiesz co, to było trochę inaczej, ponieważ ja z Marcinem znamy się od lat i ja jeszcze pamiętam, jak LOT nazywał się Balsam i byłem na jednym koncercie w ogóle, wiesz, i mi się to bardzo podobało. I w momencie, kiedy Marcin zadzwonił do mnie, bo padł ten pomysł reaktywacji, a tam, nie chcę już tutaj mówić, bo tych różnych roszad było kilka, natomiast kiedy w każdym razie dostałem propozycję grania, to nawet nie skończył mówić zdania, już się zgodziłem. Nie? Czyli taki wariant trochę Johna Frusciante, fana, który dołącza do zespołu. Dokładnie. Do rozmowy z artystami powrócimy za chwilę. Zagramy tylko jeden wasz utwór na naszej playliście, bo nie chcemy psuć niespodzianki. Przypominamy, po godzinie 20 rozpoczynacie swój koncert w Studiu M Radio Opole. No to zagramy teraz LOT z utworem Where. Zaraz po godzinie 20 rozpocznie swój koncert w Studiu M Radio Opole. Maciej Sołtys, wokal, Stanisław Bitka, gitara. Panowie, w wielu wywiadach, które czytałem, to podkreślaliście jakby to, że dla was nie jest priorytetem to, żeby pojawiać się na listach przebojów, żeby być po prostu gwiazdami, tylko dla was priorytetem jest muzyka. Faktycznie? Tak. No co ja mogę? Ja mogę dodać, że jasne, no tyle się rzeczy dzieje w muzyce obecnie, że tak naprawdę przeciętny słuchacz jest bombardowany zewsząd różnego rodzaju propozycjami. My sobie wybraliśmy akurat taki model na istnienie, żeby dostarczać ludziom jak najbardziej chyba takich pierwotnych doznań. Ja tak żartowałem trochę, że takie zainteresowanie koncertem Rolling Stones w Polsce, no a co oni reprezentują sobą? No właśnie taki pierwotny trochę rock and roll. No ktoś kiedyś porównał, że Beatlesi to taki trochę pop, a Rolling Stonesi taki czysty rock and roll. Nie wiem, czy to jest trafne porównanie, ale z drugiej strony, no
skoro takie zainteresowanie jest takim klasyczną odmianą, to wydaje mi się, że jest to jakaś podstawa do tego, żebyśmy my też mogli funkcjonować. Ale jednocześnie często i gęsto przyznajesz się do tego, że kochasz Beatlesów. Wydaje mi się, że absolutnie słychać ich w twórczości Lota. Nawet wiem, że jeżeli chodzi o te harmonie wokalne, są utwory, gdzie tych ścieżek jest po 6-7. Jak sobie z tym radzicie na żywo? Czy masz jakieś, powiedzmy, zabawki, które pozwalają to brzmienie odtworzyć, czy wciągasz chłopaków do śpiewania? Ja podchodzę do koncertowania jako coś zupełnie odrębnego niż płyta. I to się sprawdza. Nie staram się z chłopakami tutaj oddać jakby 100% odwzorowania płytowego. Raczej idziemy, żeby rozszerzyć to, co już jest, o inne elementy. I tam nie ma miejsca na taką sterylność, jak na płycie. Tak jak mówię, tego brudu im więcej, tym lepiej. Ale masz go, na zabawkę jedną masz, tylko dzisiaj nie wziąłeś, nie? Czyli dzisiaj bez harmonii wokalnych. Dzisiaj bez harmonii i myślę, że specjalnie to jest dla Radio Opole jakaś nowa odsłona, powiedzmy, tego samego materiału. No koncert każdy jest inny, jak wiadomo, i tutaj też myślę, że jakąś stronę pokażemy inną tego wszystkiego. Stanisław, a ty czułeś jakąś presję, biorąc pod uwagę, że no, gitary są tak naprawdę kluczowym elementem tej płyty, ta surowizna, ten brud, że nagrywał je też twój kumpel Marcin Karel. Czy w jakiś sposób męczyłeś się z tym, żeby wykręcić podobne brzmienie, czy chciałeś, żeby to było przetworzone przez ciebie, żeby to była po prostu twoja interpretacja tych partii? Wiesz co, no powiem szczerze, to zależy od utworu. Są takie utwory, gdzie Marcin gra w swój bardzo charakterystyczny sposób i no ja bym po prostu się zbłaźnił, gdybym spróbował to zagrać tak jak on, więc próbuję grać to, znaczy nie próbuję, no gram to tak jak ja to gram, nie? Zresztą Marcin będzie dzisiaj z nami w Studiu M, także to było też ciekawe, bo wróciliśmy teraz do tego materiału i jakoś podzieliliśmy się tymi partiami. Jak to brzmi, to przekonamy się za parę chwil. A my zapewniamy, że jeżeli komuś nie udało się już przyjść na ten koncert, no to po godzinie 20 w Rewirach Kultury będzie oczywiście to wszystko transmitowane. Zachęcamy do tego, żeby nas słuchać zaraz po godzinie 20. Słuchaliśmy nieodżałowanego Chrisa Cornella i zespołu Audioslave. Myślę, że te dźwięki podobają się Maćkowi Sołtysowi i Stanisławowi Bitce zespołu Love, którzy cały czas goszczą u nas w studiu. Ciekawi mnie, jeżeli chodzi o Lota, jaka jest przyszłość tego zespołu, jeżeli chodzi o repertuar, bo ja wiem, że to, co usłyszeliśmy na płycie Between the Terminal Gods, to były utwory, które ty, Maciek, miałeś w szufladzie. Czy ty masz jeszcze więcej takich kompozycji, czy jednak chcesz już tworzyć z nowym koncertowym składem, chcesz, żeby twoi koledzy z zespołu współtworzyli ten repertuar? Z tego, co czytałem, to tekstów nie brakuje. Tekstów nie brakuje, nie brakuje też pomysłów. Będziemy tutaj, jakieś wstępne rozmowy już się toczyły między nami o tym, gdzie by to miało uciec, w którą stronę. Chcemy dać troszeczkę więcej akustycznej przestrzeni przy kolejnym zbiorze utworów. Ja tych utworów mam dosyć dużo, ale stwierdziłem, że popracujemy sobie wspólnie nad zupełnie nowymi rzeczami. Potencjał, który chłopaki wykazują, jest tak fajny, że grzechem by byłoby to zmarnować po prostu. Maciek wysłał mi kiedyś tego trochę, żeby tak zobrazować jakieś 2 giga pomysłów. Nie? Tak, no pomysłów nigdy nie brakowało, natomiast no, nigdy nie wiadomo, które to są te pomysły. Styl, w którym nagrywaliście swoją płytę Between Terminal Gods, można powiedzieć, że sprawia, że brzmienie koncertowe jest niemal identyczne jak brzmienie na płycie. Czy właśnie to chcieliście przekazać? Na tym wam bardzo zależało? To zaprezentujecie dzisiaj w naszym Studiu M? Czy wiesz co? Mi się wydaje, że jednak ta zmiana i sekcji i mnie sprawia na to. Marcin gra zdecydowanie bardziej, mówię perkusiście, bardziej tak rockowo, głośno. W związku z czym, skoro on gra głośno, my też musimy grać głośniej, nie? Także wydaje mi się, że więcej takiego pazura jest, ale to Maciek może jedynie odpowiedzieć, bo pamiętaj tamte czasy i te, które są teraz. Jest lekko inaczej. Tak jak mówię, no my idziemy w stronę bardziej przekazania emocji, nawet jeśli to są subiektywne emocje.
to jakby ten środek wyrazu, czyli te gitary, dźwięki nie do końca te same. A ty nawet wbrew pozorów ruch sceniczny robi swoją robotę. Ja byłem na próbie, widziałem tam, to zgaduję, że to była tylko namiastka. Tak i no, radiosłuchacze być może nie zobaczą, natomiast no, jeżeli się nie potrafi inaczej, to po co z tego zrezygnować? No jestem jaki jestem. No niestety ostatnio na próbie nawet doszło do małej katastrofy, tak? Rozkręciliśmy się do tego stopnia, że zderzyliśmy się dość niefortunnie dla Maćka, bo z gitarą. No, było blisko do utraty oka, ale jednak obroniliśmy się jakoś, więc to emocje są przede wszystkim. My próby gramy tak jak koncerty gramy jak próby. Staramy się wtedy troszeczkę, wykrystalizować to wszystko też kosztem tego, że każdy koncert jest inny, więc wydaje mi się, że dzisiaj też będzie w porządku. Stanisław, wspominaliśmy o tym, że ty kochasz scenę Seattle. Maciek oczywiście, wiadomo, Beatles, Queen, Stonesi, całe gitarowe granie, powiedzmy, starszej daty też cię inspiruje, ale jednocześnie jak słucha się waszej twórczości, ona nie wydaje się wtórna, nie wydaje się bazować tylko na tym, co kiedyś było. Jak waszym zdaniem tworzyć muzykę, która odwołuje się mocno do przeszłości, ale jest oryginalna, jest świeża, ma coś takiego, co może zjednać sobie nowego słuchacza? To jest to, co Maciek mówił przed chwilą, nie? Chodzi o jakieś emocje, o piosenkę, a później ten aranż gdzieś tam, wiesz, wykiełkuje, nie? Ale chodzi o ten... Teraz, w tym tygodniu, kilka dni sobie próbowaliśmy w górach, w zacisznym domu, wiesz, i po prostu jeden motyw gdzieś tam się pojawił, który nas jakoś zainspirował i po prostu szukamy dużo, wiesz, i aż będzie ten moment, że wiemy, że to już jest to. Panowie, pół godziny do koncertu, to już nie mamy prawa was więcej trzymać w naszym studiu. Wy musicie zejść piętro niżej do studia MO20, rozpoczynać zespół LOT. Dziękujemy bardzo serdecznie. Maciej Sołtys, wokal, Stanisław Bitka. Dzięki. Tara, dzięki bardzo. Dzięki. Dobre granie.